give people hope. Return to your homes. We're not going anywhere. You will give people faith. We're painted red to fit right in. Whoa. They will fight. Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Duszek, no i zapraszam was do kolejnego odcinka. Zagrajmy w Assassin's Creed 3! Gunner! We saved the last one for you. Jasne, że lepiej stąd zmykać. Sekwencja szósta, herbatka bostońska zakończona sukcesem, mam nadzieję, że w 100%. A coś jednak zrąbałem, no ale widzieliśmy przed chwilą Charlesa Lee i jego kompanów. Nie wiem, czy nas rozpoznali, no ale fajne to było. Myślałem, że dojdzie do jakiejś konfrontacji, aczkolwiek nie doszło. Teraz tylko gdzie mamy popierdalać, tak by the way. Mapa. Skrzynka z skrzynką. Aha, czyli mamy wracać na pogranicze. Dobra, świetnie, wracajmy. Chociaż czekajcie, może zanim pogranicze. Czy ja mam w ogóle dostęp do bractwa? O! Nie, to jest wyzwolenie. A miejsce, w którym mógłbym sterować tym całym bractwem? Jeszcze nie. Chyba coś się za bardzo pośpieszyłem. Ale mogę również się mylić i mogę po prostu nie wiedzieć, gdzie to jest. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzach, bo ja sam znajdę w najbliższym czasie. No dobra, ale tak czy siak, teraz udajemy się na pogranicze. Prawdopodobnie wracamy do Achillesa, więc let's go. Szybka podróż, okej. Connor. Przyznam się wam, że gdy drugi raz wykonywałem questa z tą całą herbatką bostońską, posługiwałem się częściej tomahawkiem niż ukrytym ostrzem. Po prostu jest bardziej skuteczny niż ukryte ostrze, co według mnie jest trochę dziwne, ale teraz, no, bardziej przekonałem się do tomahawka. Analizując to, co zadawałem, jakie zadawałem obrażenia ukrytym ostrzem, a tomahawkiem, to tomahawkiem wystarczyło 3-2 razy uderzyć kolesia. Zaś ukrytym ostrzem musieliśmy go nawalać i jeszcze raz nawalać, a tomahawk 2-3 uderzenia, no i nie ma kolesia. Co daje nam do zrozumienia, do wiadomości, że tak, broń jest o wiele bardziej skuteczniejsza niż ukryte ostrze i co skutkuje tym, że będziemy jej częściej używać. No i proszę bardzo, Connor zdjął kaptur, jak to już mówiłem poprzednim razem. Teraz pytanie, czy mógłbym szybko podróżować do domostwa? Nie, nie mogę. Kurde. Fuck. Bajdowo, co to jest w ogóle? Interaktywna rozmowa. Dobra. Skoro jesteśmy tak blisko, możemy tam pójść. Tylko teraz pytanie, czy uda mi się trafić w sianko? Wow. Nie. Na korę. Świetnie. Łoj, zrąbałem. Fuck. Łoj, to nie było piękne. To było zrąbane. Oj, czy będę musiał od początku wszystko zaczynać? Mam nadzieję, że nie, bo to by było wtedy zrąbane. No nie wiem, już piąta śmierć moja. Nie, zaczynamy od pogranicza. No, od pogranicza. Znowu szybka podróż, chociaż nie jesteśmy już chyba tutaj. Albo zaczynamy w innym miejscu, okej. W innym miejscu zaczynamy, czyli... No, nie będziemy skakać. Ale za każdym razem, kiedy jestem właśnie... w tym miejscu, to nie wychodzi mi skok wiary, sam nie wiem czemu. W każdym innym miejscu jakoś mi fuksem wychodzi, a tutaj, nie wiem, może coś źle robię, na pewno coś źle robię, ale... Connor, zejdź stąd. Proszę cię! Okej. No. Tak więc, co to w ogóle jest? A, to jest ziemia! Taczka i ziemia, myślałem, że to jakieś... nielegalne zioło.
Ciekawi mnie, co to jest ta interaktywna rozmowa. Może jakiś nowy pomocnik? Zobaczmy! You must be Connor. We've been raring to finally meet you. My name's Catherine, and this is Diana. We're the wives of those two blockheads who cut trees. Nice to meet you. We've heard so much of you from the boys. Glad to finally put a face to the name. The pleasure is mine. We were just discussing how nice this bit of territory is, on a river, with nobody upstream. I won't lie, Godfrey's letter had me a little worried, but now that we're here and settled, I must say I'm rather happy. They had us on this plot north of Champlain that was a tangle of rock and bramble. Ugh, horrible place. It's a real treat to be able to walk up the hill and take in the ocean. Your husbands must keep you busy. Nothing we can't handle, Connor. The boys think they run the show, but the real boss is right in front of you. I do not doubt it. Okej, czyli... No, ta rozmowa nam nic prawdopodobnie nie dała. Tylko też dowiedzieliśmy się, no, że kobiety rządzą w domu, a... No. A faceci uważają inaczej. Oj, oj, what the? Nie komentuję tego. Dobra. Idziemy do tego miejsca, które mam stoczone na mapie. Aha, płyniemy przez... rzeczkę. Let's go! Pytanie, czy ja mógłbym przywołać se konika, czy też nie? Czy mógłbym... Co to jest? Swistawka na konie, swistawka na konie. Jak ja jej użyję? Q? Q, Q, Q. V. O, koń! Świetnie jest! Udało się! Mamy konia! Dosiadanie! Jednak działa ta świstawka. Nie spodziewałem się. Znaczy, spodziewałem się, ale... No coś mi nie wychodziło, ale jednak wyszło. Ho, 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 mamy konia! Nazwę cię... Plama. Będziesz Plama. Albo Skaza, o! Będziesz Skaza. Od dziś nazywamy tego konia Skaza. Co prawda porzucę go niedługo, ale no to jest Skaza. Mój nowy koń! Skaza. Plama Skaza. O, Plama Skaza. Dobrze to jest. Dobre sformułowanie. So, where? A, tutaj. Z Achillesem mamy pogadać. Siema, stary murzynie. Asasynie. I w ogóle. Fajną masz raskę. No. Bez skojarzeń. It is done. Johnson is dead? No. He retreated when we destroyed the tea. Only to hatch some new scheme, I'm sure. You should have killed him. There was no need. Time will tell. If you speak the truth. Radun Hagedum! Radun Hagedum! Ganon Dokon, why are you here? Has something happened? William Johnson has returned with all the money required to buy our land. He meets with the elders as we speak. I have begged him to resist, but I fear he shall have his way unless you intervene. How is this possible? We destroyed the tea. The Templars are nothing if not resourceful. You should have heeded my warning. Please, you have to stop him. Of course. Can you tell me where they're meeting? Tak mi się właśnie wydawało, że te całe... cała gadadinka z Achillesem miała jakieś ukryte znaczenie. No i nie myliłem się, ale teraz pytanie. Where I go? There? Szybka podróż, okej. Okay. Nie wiem, gdzie jest ta cała wioska Connora. Nie wiem, gdzie w ogóle nosi mi się na tej mapie. Ale prawdopodobnie długo się dowiemy. Nie wiem, czy będziemy mogli ją eksplorować, jak ją uwolnimy. Czy też nie, ale byłaby to fajna opcja. No i znowu Connor składa swój elegancki kaptur. Wydaje mi się, że w tym kapturze wygląda o wiele bardziej kozacko niż bez kaptura. Chociaż jak teraz przyjrzycie się, to w kapturze nie ma blizny, a jeżeli nie ma kaptura, to widać te blizny bardzo dokładnie, chociaż nawet teraz powinienem te blizny widzieć, ale no, nie wiem, może tak ustawili model, a może ja się mylę.
Czekajcie chwilkę, minutka przerwy. Okej, wracamy z powrotem. Mała przerwa, nie miesza o to. No i na czym ja skończyłem? Skończyłem chyba na tym, że... No, Connor bez blizny, a Connor z bliznami. Prawdopodobnie jest tak ustawiony skin, tak ustawiony też skrypt, chociaż mogłoby być inaczej. A tak dokładnie to nie wiem, gdzie ja mam w ogóle iść. Ja nie patrzałem w ogóle na mapę. A, jesteśmy bardzo blisko, tutaj. Okej. Czyli chyba mogę zejść tędy. Mogę też coś zrąbać, ale... Prawdopodobnie da się ten zejść. Connor, tędy. Tędy. Tędy, dobrze. Teraz tędy. Na dół. Dobra. O to chodziło. Udało się jednak. Teraz tylko ciekawi mnie, gdzie ta droga, którą mam iść? Ja improwizuję, wiecie o tym, no ale... Któraś droga musi prowadzić do celu. Nie mówcie mi, że źle poszedłem. Dobra. Jak się coś tam udało. Aż tutaj, oto... What the... A tutaj jest ten cały nasz przyjaciel. Okej, siemka, ziomek. Yo, nga. Okej, czyli taka misja sam na sam, incognito, on tu zaczeka i poczeka na nas. To jest chyba ten cały krupasek z którym prorowaliśmy. Aczkolwiek mogę się również mylić. Ho, 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 ho. A, czyli musimy iść cały czas naokoło. No, bullshit is my life. Nie chcę ryzykować, że Connor spadnie po tych skałach. Przez co mielibyśmy desynchronizację. Oj, czyli nie mogę tutaj wyjść, muszę tędy popierdzielać. Aha, czyli sama gra mówi mi, że mam iść po skałach. Okej, no to skoro tak mówi gra, no to się nie będę sprzeczał. No, do góry. Okej, jednak coś tam ci się udało zrobić. Oj, jaj! Udało się. Nie wiedziałem, że tam są jakieś skrzaczki. Okej, czyli tutaj zaczyna się teren strzeżony. Tam są jacyś ziomkowie. A my mamy którędy wejść? Czekajcie, ja muszę obmyślić plan, jak to wszystko zrobić. Jeżeli tutaj wejdę, to prawdopodobnie mnie złapią. No ja już tak spadłem z tej całej skały. Nie wiem, jaki jest cel dodatkowy, ale może być tak, że jeżeli mnie wykryją, to po prostu będzie zawalony. Chociaż może być inaczej. Nie wiem, czy teraz dobrze idę, czy jest tak ustawiona specjalnie droga. Czy też ja coś robię źle, chyba coś źle robię. Tędy się nie da wejść. Fuck. Tędy? Tędy nie wejdę też, bo to nie jest taki prokoks, żeby tędy się wdrapywać właśnie. Słuchajcie, weźmy ukryte ostrze, bo to będzie bardziej cichsza broń. Idźmy tędy. Ej, no Connor, zeskok. Dobra, świetnie. O to mi chodziło. Aha, tu jest ten koleś. Ło, fuck. Ej, cicho, mnie tutaj nie ma. Fuck! Dobra. Ogłóż go, nie wiem, czy masz go zabić. Weź noczy do Johnsona, nie naruszając alarmu, nie wiem. Zmyśliłem to, nie naruszając alarmu, po prostu nie wiedziałem, jak to zrobić. Jest. Tamci goście mnie nie zobaczyli, co jest dobrą bardzo opcją, alternatywą. Alternatywa to jest inny wybór, co ja pierdzielę. Nie słuchajcie mnie, mówię głupoty. Kurwa, wykrył mnie koleś. I'm not here. Zabij go! No. To za bullshit, stawaj na górę. Wstawaj. To pierwszy. Dobra, dawaj. Chcecie pierwsi bić? A, pierwszy zaproszę was do tańca. O, ale padnie go ciacha. Bang, dobra. Let's go. Wbijemy się super extra Rambo. Nie będziemy asynem, będziemy Rambo. Tam jest posiadłość Johnsona. Mnie tutaj nie ma, ludzie.
Co ty tu widzicie? Tu nikogo nie ma. Chłopie, już mnie zaraz nie będzie. Frajerzy. Frajerzy. Okej, tu mnie jakiś koleś zobaczył. Tamten. Nie, no myślałem, że mnie nie zobaczył. Oj, co, czemu? Chodź, pierwszy, może zaproszę cię do tańca. O, coś chyba zrąbałem. A, potłuczmy go. Coś ci chyba wypłynęło z twarzy. Wszyscy mnie wykrywają, wkurza to wszystko. Nie wiem, którym to w ogóle teraz wejść na tutaj. Chyba tędy da się. Chociaż, no nie, nie da się. Kurde. Fuck, bullshit. Bullshit is my life. Mówiłem to już. No nie! Trendy tu w ogóle poprzednim razem wchodziłem. Czy tędy nie wchodziłem? Może mi się coś wszystko rąbie, Boże. Dobra, zabijmy tego kolesia. Bye bye. Miała być cicha misja, ale no. Rambo! Rambo! Brrr. W sumie fajnie on tak zabija w biegu. Co jest też fajną opcją, ponieważ kiedy zabijamy w biegu, po prostu każdy nasz oponent, przeciwnik ginie na jednego hita. Tam jest William Johnson. Może tędy wejdźmy. Peace. Have I not always been an advocate? Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember, Stanwix. We remember you moved the borders. Even today your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed, but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. Are you threatening us? Yes. So, ratujmy ich! Prawdopodobnie zrobię to w stylu asasyna, chociaż nie wiem, czy jest jakiś ograniczony czas na ratunek ich. Zabij! No, kogo zabijasz? Ja pierdzielę, no. Miałeś Johnsona zabić. Oj! Jest, udało się! Goodbye, Johnson. Oh no. What have you done? Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye. That we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Or that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet. But they will. This is the way of the world. In time, they'll turn. I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. Aye, because they would not listen. And so, it seems, neither will you. William Johnson. Ayamas ne yahte hagum sare andahyayun mes ganas izagum haje. Wracamy do walki, czy już po niej? Chyba wracamy. Oh shit! What the? Bang! Teraz ty. Dobra, nie ma kolesia chyba. O! Gin. Nice. Teraz ty, koleś. O, jeszcze jeden. Drubber Kier. Czy też nie? Nie, jednak nie. Bam.
Przełamanie obrony, kurde. Co jest, co jest? Ja umieram! No! 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 No, 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 la vista, no, no, sinista, no, no, la vista, no, 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 lista. Jednak wrócę chyba do Tomahawka. Oj, oj, oj. Uciekajmy, uciekajmy, musi nam się życie zregenerować. Tego kolesia możemy zabić. Bang, goodbye. Oni za nami gonią, a... Nie, nie, strzelają, dobra. Dobre jest to, że nie potrafią nas trafić. Ła! Nie, 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 nie. I jeszcze raz, nie, to nie jest dobry pomysł. Tak ginąć w taki sposób. Nawet nie spodziewałem się, że tak szybko mi zczycie zleci. Dlatego nawet nie zauważyłem, jak ono spada. Chyba na górę może uda się, żeby nas nie... nie tylko żeby nas nie nawarali, okej. Okay. Tu nam się życie troszeczkę zregeneruje już. Oj, 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 jak on nas trafił? Jaki bot? Desynchronizacja, zabili mnie, no. To jest jeden wielki bullshit. Znowu, dobra, replay. Nawalamy was. Zmieńmy na... Tomahawka. Dobra, nawalamy Tomahawkiem. Bang! Bang, 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 do widzenia. Rito. Bang. Jeszcze ktoś. No tak dużo ludzi, ludów więcej was i matka nie miała. Pogięło was. Tak dużo ludów tutaj mi wysyłać. Tyleć tam koleś. Czemu ja go w ogóle nie mogę? Jak to ja mam się bronić przed tymi strzałami? A! Coś tam jednak mi się udało chyba. Nie wiem jak tych kolesi zabijać. Oni są, no, odporni jakby na moje super ekstra kombosy. Chyba... No, chyba potrzeba tradycyjny sposób. Chyba trzeba ich po prostu z pistoletu zabijać. Chociaż mogę się również mylić. So, który teraz? No, który? Bang! Goodbye! Tutaj... Oj, oj, oj. Chyba jednak coś tam mi się... A! No nie, nie, nie. Czemu oni mnie dobijają? Fuck. Oj, chyba nie trafiłem. Chyba nie trafiłem. Raczej nie trafiłem. Tak, będziemy popierdziać w kółeczko, tak. Zastanawiam się, jak tych gości zabijać. Musiałbym się dowiedzieć niedługo. Aczkolwiek chyba w Google poczytam o tym. O, który teraz? Mogę to jako zabić? No nie mogę, widzicie? To jest taki bullshit. Tego gościa zabijmy, bo to jest lama. Nie ma go. Tak może, to jest... A! Nie, nie, nie. Wow, fuck! Nie, jak będzie desynchronizacja, to po prostu kończymy ten odcinek, bo to jest chore. Dobra, okej. Okay. Kończymy odcinek, jeżeli wam się to wiecie i je wiecie. Tak więc, do następnego i... No, i wiecie. Siemka!